Teraz zadziwiająca historia. Młody Łotysz, oszukany przez angielskiego pracodawcę, od 8 dni na piechotę wraca do matki na Białoruś. Pokonał ponad 2000 km, w większości pieszo. Skrajnie wyczerpanego chłopaka z autostrady pod Wrocławiem przypadkowy kierowca zawiózł na komisariat. Jurij ma odmrożone i poranione stopy. Teraz jest w schronisku dla bezdomnych. Wyziębiony, wygłodzony i wystraszony Jurij jest w schronisku dla bezdomnych we Wrocławiu. Niechętnie dzieli się swoją historią. By wyjechać do Anglii, pożyczył pieniądze od obcych. Chciał zarobić na studia i pomóc matce. Ja pracuję kilka miesięcy. Pracowałem w Glasgow, w organizacji, która dostarczała dary dla potrzebujących rodzin. Dostałem mapę i nosiłem paczki. Firma płaciła 20 funtów co kilka tygodni. Gdy przyjechała nowa grupa ze wschodu, Jurij został wyrzucony na bruk. Postanowił wrócić do domu na Białoruś. Prawie nie spałem. Szedłem nawet w nocy. Było bardzo zimno, także łzy zamarzały mi na twarzy. Ktoś życzliwo opłacił Jurijowi prom, inny dał parę funtów na jedzenie. Potem znów marsz, krótki odpoczynek w samochodzie kolejnego życzliwego człowieka i w drogę do wsi za Witebskiem, której nie ma na mapie. Na autostradzie we Wrocławiu przy minus 18 stopniach maszerował przez wiele godzin, zanim jeden z kierowców zawiózł go na komisariat. Stamtąd trafił do schroniska dla bezdomnych. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakbym miał dojść do Warszawy. Jestem bardzo zmęczony i nie pamiętam, kiedy spałem. Stopy chłopaka są w opłakanym stanie. Szedł w butach za małych o dwa rozmiary. Mimo to chciał iść dalej. Ale na razie zostań. Ambasada Łotewska nie może sfinansować transportu Jurija. Schronisko dla bezdomnych również, ale tu próbują pomóc na wszelkie sposoby. Próbujemy się osobiście tutaj z naszymi przyjaciółmi z Rosji czy z Litwy skontaktować, którzy gdzieś tam mogliby jakoś pomóc. Szpital wojskowy we Wrocławiu zaoferował pomoc. Jurij został tam przebadany i opatrzony. Ja bym nie ruszał na jego miejscu. Odczekałbym, odpoczął. Na pewno nie na piechotę, tylko to jest minus 17, jeżeli się nie mylę, widziałem dzisiaj w samochodzie. Nie ma mowy o dalszym marszu przy tej temperaturze. Na razie pracownicy schroniska próbują go zatrzymać u siebie, ale Jurij chce od razu wracać na Białoruś. Trzeba do domu, długi oddać. Bo inaczej będzie musiała oddać mama. I już jutro Jurij wraca na Białoruś. Pociągiem, co ważne, i tu wielkie podziękowania dla ekipy Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. W faktach szczęśliwe zakończenie bardzo smutnej historii. Jurij, młody Łotysz, który oszukany przez angielskiego pracodawcę wracał na piechotę do swojej matki na Białoruś, jest już w drodze do domu i nie musi już iść. Wczoraj, gdy pokazywaliśmy Państwu tę historię, pojawili się ludzie z wielkim sercem. Relacja Agaty Dzikowskiej. Schronisko dla bezdomnych we Wrocławiu okazało się najbardziej przyjaznym miejscem w długiej podróży Jurija. Jak się czujesz? Szczęśliwy. Że do domu jedę. Że na koniec dobrałem. 8 dni temu chłopak ruszył na piechotę z Glasgow do domu. Przeszedł przez Anglię, popłynął promem, za który zapłacił ktoś życzliwy i maszerował dalej przez Europę do wsi za Witebskiem. Dopiero we Wrocławiu na autostradzie przypadkowy kierowca zawiózł Jurija na policję, a stamtąd do schroniska dla bezdomnych. Wycieńczony, z poranionymi stopami, nie chciał odpoczywać. Musiał iść dalej, oddać dług zaciągnięty na wyjazd do Anglii, by nie musiała płacić matka. Pomógł komendant wojskowego szpitala we Wrocławiu, pomogli ludzie, którzy usłyszeli jego historię. Wczoraj przyjmowałem zmianę, to ci ludzie przyjechali. Widziałem, że dostał nową młodzież, brali go od stóp do głowy, też nakarmili. No i potem była taka sytuacja, że za 2 godziny przyjechała pani z synem i przywiozła dodatkową torbę. A jak stopy? Błonie. Bolą. Ludzie obuw kupili. Za te buty. Najważniejsze jednak, że można było kupić bilet na pociąg do domu na Białoruś. Po blisko 2000 km na piechotę, kolejne 2000 Jurij już pojedzie. Konduktorzy obiecali, że pomogą w przesiadce. Ich też ujęła historia chłopaka, który szedł do matki. Tak po prostu. Wszystkim bardzo спасибо. Jura po raz pierwszy był w Europie. Po raz pierwszy mógł wsiąść do pociągu. I po raz pierwszy spotkał się z bezinteresowną pomocą. Dobrze, że we Wrocławiu. Fakty. Agata Dzikowska.